Cześć wszystkim! Znowu poziom 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, awansowaliśmy o Sure. poziom. 17 and a Więc. half. O, o czym ty mówisz? Hey there. Z wiatru dobiega cię zapach dymu i fajki, słodkawy i ziemisty. Wypatrujesz źródła dymu i po chwili dostrzegasz postawnego mężczyznę z włosami koloru słomy, opierającego się o kamienny mur pokryty mchem. W ustach ma fajkę, którą przytrzymuje masywną dłoń. Patrzy ci prosto w oczy, ale bez wrogości. Obdarza cię dziwnym uśmiechem. 17 and a half. No, it could be 18, depending on how you count the dwarf woman. Proszę? The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Człowieku, to naprawdę zabrzmiało bardzo rasistowsko. Ale o czym ty mówisz? The people hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted, anyway. Okej. O czym? Czy ty właśnie zajmujesz się? Czy tym właśnie zajmują się lokalni dla mnie Name's rozrywki? Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Dlaczego sądzisz, że interesowała mnie krasnoludzka kobieta? Przygląda ci się przez chwilę, unosząc z brwi, po czym uśmiecha się szerzej. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Wiesz, kim jest widzący? Careful, friend. Best not use that word round here. Could be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks around here, Radric especially. They come to these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. Okej, no to smutna historia. Ale przyglądać się z zaciekawieniem, ale nic nie mówi. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Sądzisz, że jesteś następny w kolejce do powieszenia? The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Jakiej wojny? Wojny świętego, je. Jedynej za mojego życia. Koleś uznał, że jest żyjącym wcieleniem Eotasa. Obalił władzę w Redcrest i ruszył na Jelenioborze. Przywitaliśmy go więc po jelenioborsku. Okej, jakiś gość uznał się za proroka Eotasa. No, i duża wojna się zapam. Trzeba to zapamiętać, bo jeszcze dużo rzeczy będzie się odnosić do tej wojny. To znaczy jaki? We blew him up. Uśmiecha się jakby dla podkreślenia żartu, nie z radości. Kim jest Eotas? Bogiem odradzeniem i odkupienia. Byłym bogiem. Może w twoich stronach nazywają go inaczej. Mam jeszcze inne pytania. Czego poświęcili twojego przodownika? Mieszał się. Redric przysłał któregoś dnia swoich ludzi. Powiedzieli, że za dobre źródła donoszą, iż ktoś w wiosce współpracuje z Kolskem, planując obalenie Redrica. Powiedzieli, że jeśli się nie przyzna, powieszą nas wszystkich. Nikt się nie przyznał. Wtedy Sweetin, mój przodownik, staje i powiada, że to on. Wierzyli mu na słowo. Musiało do tego dojść prędzej czy później. Jeżeli nie za knowania przeciwko Redricowi, to za to, że stanął w mojej obronie. Co twoja własna wioska ma przeciwko tobie? Pick the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Aethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, and then I did too. But, he didn't make it back. Okay, no. Szkoda. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason.
got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Okay. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Radric's men come, they got no problem doing the pointing. Lepiej dla ciebie zniknąć z tej wioski, zanim przyjdą. Rozumiesz już, czemu chciałem się stąd wydostać? Kim jest Kolsk? To ktoś, kogo zmęczyło wieszanie. Jest teraz zbiegiem. Pewnie tak zostanie, dopóki go nie złapią. Skoro jesteś następny w kolejce do powieszenia, to co tu ciągle robisz? Głównie piję. Tak naprawdę to jestem na wylocie, tylko nie mam jeszcze pomysłu, dokąd się udać. Nie ma zbyt wielu miejsc, w których nie łączą się dziedzictwem Wydena z samym Wydena. Możemy podróżować razem. Dokąd zmierzasz? Do miejsca zwanego Cade Nua. Jest tam stary widzący, który być może zdoła mi pomóc. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say Watcher with a hush on your breath. Okay. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Okay. Not sure how I feel about setting out with a stranger, and a strange one at that. But truth be told, you might be the only one in town who wouldn't feel some relief seeing me swing from that tree. To tylko dlatego, że nie cieszę się z żadnego człowieka, który by wisiał na drzewie. Ale okej, spoko. Miło. To naprawdę dobry powód. All right then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights. Dobra, ruszajmy w drogę. Dobra. Nasza drużyna rośnie w siłę. Więc... Pogadajmy z tym panem Uregatem. I have received confirmation that Lord Radric's heir was not born well. My lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Aethasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. Okay, nagle się okazuje, że wyznawcy starego boga są przyczyną klątwy. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements, but I would not advise remaining long. I expect Lord Radric will be most thorough in his efforts to purify this place. To skandal, podróżowałem tak długo. Wobec tego możesz podróżować jeszcze trochę. Wierz mi, że lepiej, żeby ci tutaj nie było, kiedy ludzie Rodryka przyjdą z warowni. Będą szukali kogokolwiek, kto mogliby przynieść to dziedzictwo i czyja obecność mogła skazić łono jego żony. Zajmą się wszystkimi potencjalnymi kandydatami. Powiedz mi o Lordzie Rodriku. Wygląda jak bardzo bujna osobowość. Pochodzi ze szlacheckiego rodu, który bronił tych ziem jeszcze w czasach aedyrskich. Rodrik II sparł niepodległość krainy podczas rewolucji, zaś ojciec obecnego lorda zginął podczas Wojny Świętego. Próżnorodzeni zaczęli się pojawiać w Jeleniobożu wkrótce po zakończeniu tej wojny. Lord Redrick postanowił pozbyć się tego przekleństwa ze Złotej Doliny. Nie przebiera w środkach, ale to konieczne. Niestety to, zdaje się, nie wystarczyło, by ochronić jego potomka. Wojny Świętego? Najgorszy przykład szaleństwa w naszych czasach. 15 lat temu mieszkańcy Redrika stwierdzili, że Wyden, ich żywy święty, był wcieleniem boga Eotasa. Ów domniemany święty postanowił wyzwolić Jelenioboże, rzekomo spod wpływów mniej wartościowych bogów, ale nigdy nie słyszałem, by ktoś podbił o krainę dla dobra jej mieszkańców. Wojna trwała około roku, ale możesz pewnie się domyślić, jaki wpływ miała na kult Eotasa w Jelenioborzu. Przodkowie lorda Redrika byli Eotasjanami, ale kiedy jego ojciec zginął, broniąc nas przed tymi fanatykami, lord osobiście dopilnował zamknięcia świątyni Eotasa w naszej wiosce. Wskazuje na zrujnowane mury w pobliżu drzewa. Jeżeli masz inne pytania, zadaj je śmiało. Ważne jest, by wszyscy w Złoconej Dolinie rozumieli nasze zasady i ryzyko. Chcę dowiedzieć się czegoś o Złoconej Dolinie.
To przygraniczna wioska, jak większość osad w Jelieniobożu. Zwrócona dolina nie rozrosła się zbytnio od czasów założenia w czasach kolonialnych, zaś w ciągu ostatnich 15 lat mieszkańców ubyło. Dlatego też szukamy nowych osadników. W rzeczy samej. Dlaczego ubyło mieszkańców? Przez dziedzictwo Weidwena, rzecz jasna. Ostatnimi czasy mnóstwo kobiet ma problemy z powiciem zdrowych dzieci. Parę lat temu Lord Redrick postanowił, że matki próżnorodzonych nie mają wstępu do Złoconej Doliny. Jego lordowska mość szybko rozprawi się z przeciwnikami tego postanowienia. A może to surowe podejście, ale jeżeli ocali nas przed tym przekleństwem, to chyba warto. Powiedz mi coś o tych ruinach za drzewem. To pozostałości świątyni Eotasa. Lord Redrick zakazał kultu martwego boga po wojnie świętego. Od niemal 15 lat świątynia jest opuszczona, ale planujemy wyświęcić ją ku czci Bertha, boga życia i śmierci. Opuszczona, ponieważ pewien miły lord postanowił ją zburzyć. Nawet po śmierci boga, który jest był patronem świątyni, wciąż się go obawiał. Ale Bert to dobry wybór. Podoba mi się. Bert wierzy w cykle. Mam nadzieję, że to, co spotkało świątynię, któregoś dnia wróci z nawiązką. Dobra, dość już o Złoconej Dolinie. To tyle, co możemy zrobić. Dobra, awansujmy o poziom. Skoro możemy. Co ja chcę więcej? Chcę więcej atletyki. Na razie to mi starczy. Okej. Mamy nowe zdolności. Możemy wziąć nakładanie rąk, czyli to, co pominąłem. Żarliwe skupienie, efekt aury, przyjaciel, celność plus 6, zmiana 15% draśnięć na trafienia. Czyli taka aura ofensywna. Dobra, żarliwa szarża, aura, przyjaciel, szybkość ruchu plus 2, obrona przy odstąpieniu plus 15. To jest bardzo fajna aura. Obrona przy odstąpieniu to bardzo fajna rzecz, przydatna. Ponieważ sytuacja, gdzie nie możesz się poruszyć w trakcie walki, ponieważ jesteś w zwarciu, jest bardzo uciążliwa. Ale dobra, ale to jest fajniejsza aura. Redukcja obrażeń plus 3, zamiana 15% trafień na draśnięcia napastnika. Nasz paladyn będzie trochę takim tankiem. Więc aura defensywna. To chyba to, co potrzebuję. Dobra. A ty. Eotas. Mnie też się przyda level up. Ty po prostu weźmiesz sobie wiedzę. Może trochę atletyki, żeby się wolniej męczył. Mechanika. Nie będzie mu potrzebna. Dobra, dalej. Okej. Pracując na trzeci poziom, dostał zaklęcia trzeciego poziomu. Powiem wam, co możemy wziąć. Lustrzany obraz, całkiem fajny. Plus 25 plus do odbić, dopóki nie otrzyma obrażeń. Dobra, co jeszcze możemy wziąć? Ognisty płomień. Uderza w cel palącym ognistym promieniem, który wywołuje ciągle poparzenia u wszystkich trafionych. Całkiem fajne. Nekrotyczna lanca również jest fajna. Przydałoby się jakieś AOE. Cel. Wiązka ognia roblona refleks. Czyli to jest wiązka? Nie wiem. Trudno czytać. Trochę trudno czyta się te opisy czarów. Palące rany to również ciekawe zaklęcie. Rany przeciwników znajdujących się w obszarze działania stają w płomieniach, zadając im dodatkowe obrażenia wraz z każdą otrzymaną raną. Obrażenia periodyczne po trafieniu 5 ogień przez 26 sekund. Obrona hard, cenność plus 10. Wiecie co? Spróbujmy to. Wcześniej wziąłem osłonę przeciwko żywiołom, ale kompletnie mi się nie przydała. Dobra. I to tyle. Ten pan jest już na trzecim poziomie. Ma całkiem spoko staty. Mod 16, kondycja 16. Zręczność i percepcja niestety słaba. Stanowczość jest kompletnie niepotrzebna dla wojownika. Więc jakby ta postać, abym sam robił tą postać, to na pewno dałbym to więcej w moc. Tą stanowczość. Ale okej, dobra. W stacie NPC nie są idealne. Alot również ma trochę
Średnio rozdane staty, co prawda ma dużo inteligencji, co zwiększa ma obszar działania i czas trwania, ale znowu stanowczość, która jest kompletnie niepotrzebna, poza główną postacią, która przydałaby mu się do mocy, dzięki czemu miałby większe obrażenia czarów. Tak, zręczność też jest fajna, przyspiesza jakby czas rzucania zaklęć, więc... też taka średnia postać, ale dobra. Yeah. A propos średnich postaci, może przejdźmy do karczmy. Ja już obiecałem, że stworzymy sobie nową postać. Ponieważ mamy już dwóch wojowników, maga, przydałby nam się łotrzyk w drużynie. A przez długą część gry nie spotkamy żadnego NPC-a, łotrzyka. Więc dobrym pomysłem jest sobie samemu stworzyć. Więc teraz to zrobię. Hello. Potrzebuję kogoś innego do... Tak, mamy już poszukiwacza przygód drugiego poziomu. Wydam na to większość złota, ale zdecydowanie przyda się. Będzie warto. No i dobra, pokaż się okno tworzenia postaci. Dobra, to będzie kobieta. Łotrzyca. Wezmę sobie... Jest taka rasa... O, Orlanka! Tak. Stanowczość plus 1, moc minus 2, percepcja plus 2. To taka rasa jakby niziołków. Lokalna. Więc będziemy mieli tak, będziemy mieli niziolice, łotrzyce. Orlanka osiadła, orlanka dzika. Czy to się różni? Spotkując wroga, który jest również celem towarzysza drużyny, orlanie osiedli zamieniają część ich trafień na trafienia krytyczne. Fajnie. Niezachwiana wola. W przypadku bycia celem ataku na wolę, dziccy orlanie zyskują tymczasowo premię do wszystkich rodzajów obrony. Nie. Wiecie co? Orlanka osiadła brzmi fajnie. Zazwyczaj łotrzyca będzie atakować kogoś z tyłu, więc powinno się całkiem często ten pasyw uaktywniać. Dobra. O, też na to zwróciłem uwagę. Zobaczcie, że jak się wybrało płeć kobiety, to wszystkie nazwy klas odmieniły się również przez coś. Tak więc również dbałaś o szczegóły. Dobra, więc ona będzie łotrzycą. Ta, z dwoma sztyletami. Okej, okay, weźmiemy jej. Druzgocący cios powoduje okulawienie. Zmniejsza zręczność oraz ruch i refleks. Zręczność to w sumie okej, okay, bo troszkę spowalnia ataki, ale ruch i refleks to mało przydatne w walce. Dlatego wolę oślepiający cios, wziąć jako pierwszy. Oślepienie zmniejsza celność o 25, percepcję o 4, tempo ruchu o 2. Tak, więc dużo rzeczy przeszkadza. Dobra. Proponują mi, żeby miała dużą moc oraz percepcję. Dam jej też trochę intelektu, stanowczości nie potrzebujemy. Tak, to troszkę obniży jej odbicia i wolę, ale tam whatever. Dobra, też trochę zręczności. Dobra, więcej percepcji czy więcej mocy? Tak, więcej obrażeń. Myślę, że moc jej na razie starczy. Trochę chcę, aby łotrzyk bardziej pozorował na prędkości ataku niż na zadawanych obrażeniach, więc dam jej jeszcze w percepcję. Tak, czy to mi zabrało 2 punkty? Nie. Dobra, więc będzie 19 percepcji. Percepcja daje również do przerwania. Przerwanie powoduje, no, przerwanie obecnej akcji, jeżeli wykonuje ją jakoś, a jeżeli jej cel odpoczywa po zadaniu ataku, to również to resetuje jego czas odpoczywania, więc jakby musi jeszcze raz ładować pasek. Więc bardzo fajne. Myślę, że dla łotrzyków może się przydać, jeżeli będzie, powiedzmy, zajdzie od tyłu jakiegoś maga i będzie go naparzał dwoma sztyletami. Powinno mu to skutecznie przerywać rzucanie zaklęć. A taka chyba powinna być rola łotrzyka w drużynie. Więc dobra. Troszkę mogłaby mieć więcej mocy, ale mam nadzieję, że tyle jej wystarczy. Tak, troszkę kondycji by się jeszcze przydało. Mogę stanowczo jeszcze obniżyć? Mogę. Dobra. Czy chcę mieć więcej zręczności? Może obniżę jej zręczność i dam troszkę więcej kondycji. A mimo wszystko kondycja komuś, kto będzie walczył, może się przydać. Dobra. Pochodzenie. Możemy dać jej...
Tak, przydałoby się troszkę więcej kondycji albo zręczności, więc zobaczmy. Archipelag Martwego Ognia, zręczność, intelekt, kondycja. Wow, ona z długim mieczem, łoczysta z długim mieczem. Fajnie. Ciekawych tam mają złodziei. Dobra, tutaj moc. Tutaj percepcja. Mógłbym dać jeszcze więcej percepcji, ale chyba to już troszkę przesada byłoby. Okej. Okay. Fajnie, podoba mi się, że ma dwa sztylety, ale to i tak zmienimy niedługo. Archipelag Martwego Ognia. Dobra, to ja dajemy zręczności, dam jej do kondycji. Żeby... Głównie po to, żeby się wolniej męczyła. Bo podczas dungeonów jednak zmęczenie okazuje się być sporym problemem. Niektóre postacie dosyć szybko się męczą. Dobra. Biografię, zobaczmy. Rabuś, skradanie się i atletyka. Potrzebuję czegoś od mechaniki. Niewolnica, handlarka, rzemieślnik, atletyka, mechanika. Okej, to jest spoko. Co jeszcze daje mechanikę? Skradanie. O! Wagabunda. Nigdy całkowicie nie pasujesz do otoczenia. Każde nowe miasto jest jedynie miejscem którego odpoczynku, zanim wrócisz w dalszą drogę. Lepiej czujesz się w drodze, zwiedzając świat. Okej, więc będziemy wagabungą z archipelagu Martwego Ognia. Tak, skradanie się i mechanika, dokładnie to, czego potrzebujemy. Dobra. Będzie. Głównie jej kolor będzie czarny. Tak, ninja. Drugorzędny również czarny. Aby się dobrze wtapiała. Dobra. Czy co? Zobaczmy, jakie mamy portrety. Okej. Okay. Ten w sumie całkiem nieźle do niej pasuje, tylko głowę jej zmienię. Tak, na żółte oczy. I włosy jakieś długie. Żeby pasowały do portretu. Tak, kobiety mają więcej włosów. Ciekawe dlaczego. Okej. Okay. To chyba całkiem nieźle pasuje do portretu. Trochę nie podoba mi się jej wyraz twarzy. Okej. Okay. Mogę jeszcze ciemniejsze włosy? Tak, mogę ciemniejsze włosy. Okej, okay. Ślicznie. Dobra. Kobieta, powiedzmy, pewna siebie. Just say the word. I'll lead the way. You're mine. Quick and quiet. Okej, okay, chyba dobrze pasuje. Okej, wiecie co? Ostatnio szukałem, powiedzmy, jakiegoś imienia w generatorze imion fantastycznych, fantazy. Chyba użyję po prostu tego samego. Ona wtedy się nazywała Gilly Lightfoot. Okej. Okay. Fajnie. I to tyle. Od razu awansowała na drugi poziom, więc damy jej mechanikę. Ja chcę... chcę na maksa mechaniki. Przyda nam się. Dobra, cios w plecy. Zdolność pasywna na sobie, obrażenia plus 100%? Czekaj. Radykalnie zwiększa obrażenia zadawane przy ataku wyprowadzającym podczas skradania się lub niewidzialności. Łotrzyk może korzystać z broni białej lub dystansowej, ale musi znajdować się w promieniu 2 metrów od celu. Okej. Okay. Po prostu obrażenia plus 100%? Nie no, to byłby taki... No to wtedy byłaby zdecydowanie zdolność do wzięcia natychmiast. Nie piszę dokładnie co pisze, co to robi. Podczas kradania się lub niewidzialności. Okej, okay, dobra. W każdym razie weźmiemy. Mógłbym wziąć jej może jakiś talent od walki dwiema brońmi. W sumie wiecie co? Zobaczę, co daje ta walka. Dwie bronie. Tempo ataku dwiema brońmi zwiększone 20%. Więc nie daje nam jakby jakichś żadnych bonusów. Wezmę ten cios w plecy. Później zastanowimy się nad dwiema brońmi. Okej. Okay. Więc to jest nasza drużyna. Mm-hmm. Którą na razie będziemy podróżować. Jeszcze może troszkę wyekwipuję inaczej tą łotrzycę. Ta zbroja łuskowa, którą dostała na początek, to pewnie sporo zmniejsza jej tempo ataku. A ja chcę, żeby ona miała dobre tempo ataku. Tak jak mówiłem, będzie ona służyła do przerywania głównie ataków. Zadawania
ciosów w plecy. Okej, dam jej również łuk. Dam jej drugi sztylet, żeby miała lepsze tempo ataku. W początku ma szablę, ale szabla jest wolniejsza od sztyletu, więc będzie miała dwa sztylety. To mieliśmy chyba jakiś pancerz skórzany. Okej, weźmiemy jego sobie. Dobra, porównajmy. Ero 6, czyli tylko troszkę gorsze. Odzyskanie gotowości troszkę lepsze. W sumie mógłbym zatrzymać jakieś lżejsze pancerze. Ale dobra, tym bardzo ładnie wygląda. A co tu mamy jeszcze? Jelenioborskie ubranie. Nie, nie potrzebne. Dobra. I to tyle. Tak, jeszcze temu panowi chciałem zmienić broń. Ale na razie nie mam nic na zmianę, więc na razie będzie chodził tak. Okej, w następnym odcinku przejdziemy się do Leśnego Jaru z powrotem, ponieważ chcemy ubić tego niedźwiedzia, o którym słyszeliśmy, a poza tym poszukamy tego kucharza z tawerny, który się tam zagubił. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!